Zgodnie z tak zwaną uchwałą antysmogową przyjętą przez Sejmik Województwa Śląskiego, kotły wyprodukowane przed 2006 rokiem należy wymienić do końca tego roku. Jakie obecnie mamy możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany kotła? Po pierwsze, nasz gminny program dotacyjny. Po drugie, program rządowy Czyste Powietrze. I po trzecie, możliwość uzyskania tak zwanej ulgi termomodernizacyjnej, którą rozliczamy w PIT-ie za dany rok. Od 15 lipca w Urzędzie Gminy Wyrach przyjmujemy wnioski mieszkańców gminy, którzy chcą uzyskać dotacje na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła. Do tej pory wpłynęło 266 takich wniosków. Podpisaliśmy 227 umów z mieszkańcami gminy, a wpłynęło już do nas także 80 wniosków o wypłatę dotacji celowej. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda się podpisać umowy z wszystkimi mieszkańcami. Cały czas wnioski w Urzędzie Gminy są przyjmowane, także zachęcamy mieszkańców do składania tychże wniosków. Największą popularnością cieszą się wymiany pieca węglowego na kotły gazowe, w drugiej kolejności na ekogroszek. Ale mamy również wnioski na wymianę kotła węglowego na pompę ciepła, na kotły na pelet, nawet na kocioł elektryczny. Program, który obecnie realizujemy, to jest drugi etap zadania pod nazwą Poprawa jakości powietrza w gminie Wyry. Pierwszy etap zrealizowaliśmy w 2019 roku przy wsparciu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. I należy podkreślić, że jest to już kolejne działanie gminy w tym zakresie, gdyż w 2015 roku uchwalony został program gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wyry, w którym już wspomnieliśmy o konieczności podjęcia tychże działań dotyczących wymiany źródeł ciepła, czyli było to jeszcze nawet przed uchwaleniem tzw. uchwały antysmogowej przez województwo śląskie. Drugą możliwością uzyskania dofinansowania jest udział w programie Czyste Powietrze. W punkcie konsultacyjnym nasi mieszkańcy uzyskają wszelkie niezbędne wsparcie, zarówno przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie, jak również po wykonaniu inwestycji przy wypełnianiu wniosku o płatność. Szanowni Państwo, w ramach rankingu, który przeprowadził Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie, dotyczącego programu rządowego Czyste Powietrze, nasza gmina zajęła 17 miejsce. Natomiast już dzisiaj możemy powiedzieć, że na koniec listopada liczba przekazanych wniosków do realizacji to 128. Serdecznie Państwa zapraszam do kontaktu z naszym gminnym punktem konsultacyjnym.